Proszę Państwa, pozazdrościłem mojej koleżance, która miała przyjemność porozmawiać z Państwem i ja też postanowiłem dwa słowa gdzieś z Państwem zamienić. Nie wiem, co Państwo na to. Jeżeli pozwolicie Państwo, to zacznę od zachęcenia mojej koleżanki do powrotu na scenę. Dorotko, zapraszamy Cię! I wtedy most mnie w czas miniony.
osoba chciał z Państwem porozmawiać, ale powiedział mnie prawdę, że to był utwór na pożegnanie. To tak jest, jak chce się wchodzić w kompetencje konferansjera. Proszę Państwa, a zatem, jeśli Państwo tak pięknie przyjmowali bohaterów dzisiejszego wieczoru, to oni wam na pewno się znakomicie opłacą. Yeah!
pierwsza dobra wiadomość to taka, że tytuł koncertu Szampański Wieczór to nie było nic fałszywego. On rzeczywiście zostanie zakończony szampańsko, czyli jeśli Państwo zwrócą się w stronę swoją prawą, to ujrzą tam Państwo kieliszki z szampanami. Wobec tego proszę, żeby Państwo podeszli i wzięli te kieliszki, wrócili na miejsce. A druga dobra wiadomość to taka, że będą Państwo z bohaterami dzisiejszego wieczoru mogli także zaśpiewać finałowy utwór. Bardzo proszę. Pan Wójtek, proszę także o wygłoszenie toastu szampańskiego oczywiście. Chciałem tylko powiedzieć, że tam szybciej Państwo będą mieli kieliszki, tym szybciej będziemy śpiewali. Pana Wójta oczywiście zapraszam na scenę.
wszystkiego najlepszego. Pan Wójt najlepszy. Wielkie brawa, by skupa stawać w i zaśpiewać. Moi drodzy, te osoby, które pamiętają, artyści nasi pewnie nie, goście, że za równy miesiąc obchodzimy tutaj Gminny Dzień Kobiet. Ja obiecałem, bo mi się rzeczy powinno się dochować, tak, i dotrzymać, obiecałem, że będę śpiewał. Ja myślę, że tutaj nie wiem, czy akurat w formie takiego stylu muzyki, ale już mamy przygotowane z panią Karoliną dwa utwory, także myślę, ale moi drodzy, to tylko panie będą mogły tego wysłuchać, te panie, które przyjdą za miesiąc tutaj do gimnazjum na Gminny Dzień Kobiet. Także ja myślę, że tutaj była niezła próba, mimo że tutaj troszeczkę gardło nie dopisuje, bo niestety choroba, ale myślę, że i tak przy takich wymiarach naprawdę z trema to przede wszystkim, ale myślę, że trening też zrobi swoje. Serdecznie jeszcze raz gratuluję i dziękuję naszym wykonawcom, że naprawdę spędzili tutaj z nami bardzo, bardzo miły wieczór. To myślę, że Państwo mogą pożegnać się z bohaterami dzisiejszego wieczoru. Jeśli ktoś z Państwa jeszcze... Żona wróci. Agnieszka Marówka. Rafał Sandler. Bartosz Stępień. Radosław Bolecki. I maestro Anna Maria. Dziękujemy Państwu bardzo. Proszę Państwa, mam nadzieję, że Państwo będą pamiętali o tym, że Pan Wójt będzie śpiewał 8 marca Dzień Kobiet, ale mam nadzieję także, że Państwo będą pamiętali, że możemy się spotykać także na koncertach karnawałowych. Jeszcze w kolejnych latach. No dziś to wszystko. Dobranoc.